informacje dnia, a w Radiu Maryja o godzinie 21.30 rozmowy niedokończone. Dziś, jak wiemy, gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska, więc te rozmowy oczywiście państwu polecamy. Ja dziękuję za uwagę, życzę dobrej, spokojnej nocy, oczywiście wcześniej dobrego odbioru naszego programu. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 78. rocznica agresji Niemiec na Polskę. Wojna przeciwko Bogu. Wraz z wybuchem wojny nieszczęścia spadły na każdą polską rodzinę. W naszym dzienniku dodatek historyczny Instytutu Pamięci Narodowej Zbrodnie Niemieckie 1939. Skandal w Kłodzku. Tuż przed wejściem do Urzędu Miasta w Kłodzku zbierane podpisy pod projektem umieszczenia aborcji w koszyku świadczeń gwarantowanych. Szczegóły w naszym dzienniku. Medytacja na pierwszą sobotę miesiąca. Wypełnijmy prośbę Matki Bożej z Fatimy. Wynagradzajmy jej niepokalanemu sercu. Odprawmy 5 pierwszych sobót miesiąca. W naszym dzienniku tekst medytacji, z której można skorzystać. Przedszkole masonerii. Jak Rotary Club pod płaszczykiem działalności charytatywnej prowadzi lewicową rewolucję, demaskuje dr Aldona Ciborowska. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Radio Maryja jest utrzymywane przez Państwa modlitwę, przez Państwa ofiary cierpienia, które składacie Państwo, jak również przez dary serca, które pomagają i wspierają funkcjonowanie Radia Maryja. Dlatego chcemy bardzo serdecznie podziękować m.in. mieszkańcom Szczyrku, pani Józefie Waluś, pani Bernadette Górna, pani Marii Kotlińskiej, pani Annie Macura, pani Marii Laszczak, pani Marii Duraj, pani Kazimierze Egielman, pani Marii Migdał, pani Zuzannie Hojnej, pani Jadwidze Kwaśniewskiej i panu Jackowi z Mikołowa. Serdeczny Bóg zapłać. W Nim zakorzenieni, mocni w wierze i wdzięczni, bo On jest źródłem życia. Zwycięstwa.
ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio, które nazywa Radio Maria. Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu, 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Drodzy Państwo, w Kolumbii trwają przygotowania do wizyty Ojca Świętego Franciszka, który odwiedzi ten kraj w dniach od 6 do 10 września. Jego świątobliwość pielgrzymować będzie do Kolumbii jako posłaniec pokoju i misjonarz pojednania. To znaczące dla mieszkańców tego kraju, który przez 52 lata zmagał się z wewnętrznym konfliktem, ale i nadal zmaga się z niepokojem, dlatego mottem pielgrzymki będą słowa "Zróbmy pierwszy krok". Wszystkie wydarzenia z udziałem Ojca Świętego transmitować będziemy na naszej antenie. Zachęcamy więc do wspólnego ich przeżywania. Z racji różnic czasowych niektóre spotkania będą odbywały się, według czasu polskiego, również w godzinach nocnych, jak chociażby powitanie Ojca Świętego na kolumbijskiej ziemi, na lotnisku w Bogocie, które przewidziane jest na godzinę 23.30. Spotkanie z władzami Kolumbii zaplanowano już kolejnego dnia, w czwartek 7 września, o 16.00. O 17.20 wizyta Ojca Świętego w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O 17.50 błogosławieństwo Franciszka dla wiernych zgromadzonych przed balkonem Pałacu Kardynałów i o godzinie 23.30 Ojciec Święty przewodniczyć będzie mszy świętej w parku imienia Simona Bolivara. 5-8 września Ojciec Święty spędzi w mieście Villavicencio. Tam o godzinie 16.30, również czasu polskiego, przewodniczyć będzie mszy świętej na placu w Katama. W programie tego dnia również o 22.40 modlitwa o pojednanie narodowe podczas Wielkiego Zgromadzenia w Parque Las Maloca
a o 23.20 Krzyż Pojednania w Parque de los Fundadores. W sobotę Ojciec Święty spotka się z mieszkańcami Medellín, a w niedzielę z mieszkańcami Cartagena. Szczegółowe punkty programu przewidziane na te dni podamy w najbliższym czasie, bliżej tych wydarzeń. I jak zawsze prosimy Państwa o modlitwę za Ojca Świętego, za mieszkańców Kolumbii oczekujących na Jego świątobliwość i o pokojowy przebieg tejże pielgrzymki. Se unirán y los guerreros se unirán, se unirán, se unirán. 21.32 w Państwa domach gości Radio Maryja. A w naszym studio gość rozmów niedokończonych, pan profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko, minister środowiska. Szczęść Boże, panie ministrze, panie profesorze. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie ojców, witam serdecznie radosłuchaczy. Tak, bo dodajmy, że w studio jest tak, też ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz. Witam serdecznie, witam serdecznie państwa wszystkich, rodzinę Radia Maryja, wszystkich przyjaciół, a także tych, którzy no jeszcze może rzadko słuchają Radia Maryja, wszystkich rodaków, wszystkich mówiących językiem polskim w Polsce i w świecie, na świecie. I powiedzcie państwo jedni drugim, żeby włączyli radio i w Polsce, i poza Polską, tym bardziej, że jest właśnie taki minister, który budzi kontrowersje. A za przyczyną, powiedziałbym, lewactwa i ja to nazywam ekoterrorystów, bo pan minister nie musi tak mówić, ale ja jestem wolnym człowiekiem i mogę mówić to tak, no bo tak to jest. Gdzie tu jest ekologia, a gdzie tu jest terroryzm? Proszę państwa, ojciec, ja słyszę, jak w tej Unii Europejskiej nas pouczają, jak ma wyglądać marchew, a jak banan, że przeróżne rzeczy, no to ludzie, Polacy nie gęsi i swój rozum mają. Tak, jakbyśmy mieli, to jest dramatyczne. Dlaczego tak? Jak ja patrzę teraz już poważnie, panie ministrze, to co robią z Puszczą Białowieską, to co robią teraz nad panem sąd chcą robić i to za przyczyną również ludzi, którzy mówią, że są Polakami, że im na Polsce zależy. To towarzystwo, które rozkradało Polskę przez tyle lat, miliardy, chociażby to, co pan wicepremier Morawiecki teraz ratuje. Oczywiście ze swoimi współpracownikami, czy inni, tak. I oni tutaj, na każdym kroku, przedtem ruszyli jakieś, zaraz to, jak nie, ojcze, jak nie Puszcza Białowieska, to drugie, te sądy, praworządności nie ma w Polsce. I Merkel nam będzie mówiła o praworządności w Polsce. Z całym szacunkiem, pani kanclerz Merkel, ale Polska jest suwerenna. Ja mówię, gdzie my jesteśmy? To po wojnie słyszałem, że ten, jak on się nazywał, Adenauer, mówił gdzieś, że no, teraz trzeba inaczej. Będzie tak, że nie będzie granic. Nie będzie, będzie jedna moneta. Ale Niemcy będą wiodący w Europie, w świecie. No, to było. Czy my nie jesteśmy suwerenni? Czy to nie jest ubliżanie nam? To jest takie poniewieranie ludzi, to kompetentnych. Jak nie sprawa sądów, prokuratur, które były, wiemy jakie były, to teraz Puszcza Białowieska. A na tą puszczę oni mieli też ochotę. Trzeba na materiały popatrzeć, jak Göring się tym bawił i z towarzyszami.
tak, kiedyś. Albo, a jak nie to, no to, to kobiety są dyskryminowane, bo, nie, bo emerytura nie będzie razem z tymi, w 65 lat mają mieć kobiety, a nie 60, żeby szły na emeryturę, bo są dyskryminowane. I też ta Unia Europejska, no, przede wszystkim, ja wiem, że mówię tak na skróty, ale kochajmy Polskę. To jest nasza ojczyzna i nikt nam ojczyzny nie będzie budował, jak my nie zbudujemy. Nie liczmy na to. I nie całujmy klamek przeróżnych ludzi. To, co się teraz robi, ja nie wiem, jak ojciec to widzi, ale ja widzę, że my wszystko się robi, żebyśmy nie byli krajem neokolonialnym. Wszystko się robi. I o to chodzi, żeby to zniszczyć. Tak. I źle jest i ze szkołą źle, i źle, że gender nie wprowadzamy. No. Jest takie muzeum podobno w Unii Europejskiej, ojciec pewno lepiej wie, ja to słyszałem, o historii Unii Europejskiej. Tam jest gdzieś, że na początku chrześcijaństwo kształtowało to w tą Unię, ale to już jest passé. Na szczęście, ile to chrześcijaństwo zła narobiło i teraz jest coś innego. Wreszcie kończymy z chrześcijaństwem. To widać, to jest ta Unia. No. Ale tutaj ja panu, panie ministrze, dziękujemy. Naprawdę ja w imieniu na pewno wielu ludzi. To miliony ludzi, co podpisywali listy w obronie Puszczy Białowieskiej. Dziękujemy, że Pan trwa, że Pan daje radę, że Pan oddaje wszystkie swoje siły, mimo tych pomówień, oszczerstw, kpin, że Pan daje radę. Że tak samo ci leśnicy dają radę, że w tej Puszczy Białowieskiej ludzie bronią się, gratulacje. Jak my wszyscy nie będziemy się bronić przed tym powiedziałbym, rozdrapywanie Polski, niszczenie Polski, to nic nie będzie. I trzeba uświadamiać ludzi, jeden do drugiego, o co tu chodzi. Panie ministrze, wiem, że pan będzie 11 września przed tym sądem, tak? Przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości Stanów. No, sprawiedliwość była, tak. Zobaczymy. Zobaczymy. No, to jest bardzo smutne. Kiedyś Moskwa rządziła nami, a teraz tak jawnie, tam wtedy to się przynajmniej kryli. A teraz... Jakim prawem? Jakim prawem? W naszą kulturę, w nasze życie, w nasze urządzanie ojczyzny wtrącają się jacyś tam. To jest dla mnie to jest takie upokarzające. No. My Polacy budujmy nasz ojczysty dom. I my, jeżeli się spieramy, spierajmy się merytorycznie. Tak, nie, żeby sobie ubliżać, tylko siłę argumentu niech się liczy. Argument prawdy, dobra wspólnego, tak, a nie argument siły, oszczerstw, nienawiści w mediach, te wszystkie TVN-y, Polsaty. I życzę, żeby pana też nagłaśniała TVP, to co pan robi. Bo to co pan zrobił jest bardzo dużo, chociażby w Paryżu. To jest coś, to jest sukces niesamowity. Odwrócił pan to, co podpisali przeciwko polskiej racji stanu inni. Tak, a pan tu zwyciężył i cisza była w Polsce. No. I, no. Nic, alleluja do przodu. Ojcze, naprawdę bardzo dziękuję. Proszę państwa, trzymajmy się, kochajmy Polskę. Po Panu Bogu pierwsza jest Polska. My jesteśmy jedną rodziną. Wierzący i niewierzący. I kochajmy Polskę. Jeżeli my Polski nie będziemy kochać, to nie będzie widać w czynach, nie liczmy na to, że nam ktoś pomoże. Ze słabymi się nie liczą. Ze zdrajcami też się nie liczą. Też prawda. No. Więc aleluja do przodu. Jak pan to wytrzymuje, panie ministrze? Ojcze, zupełnie spokojnie. Skoro jestem na przykład w Radiu Maryja, a tu chciałem serdecznie ojcu podziękować. To nie mnie, to ludzie tworzą to wszystko, naprawdę ludzie, ojcowie, taki zdolny ojciec Dariusz Drążyk, że on to wytrzymuje wszystko i mnie też.
i każdy inny, prawda? I my jesteśmy wszyscy razem, się trzymamy tutaj. To nie ty, wiesz, tam jeden. To my wszyscy i to jest właśnie siła. Wszyscy. I tak są Polska, wszyscy. I nie dajmy się skłócić, a ci, którzy są takimi ekoterrorystami, czy targowicu terrorystami, to też trzeba uważać. Ja dzisiaj to słyszałem. Chyba tak było powiedziane w aktualnościach. Tak, tak, to pani poseł Wiśniewska. Targowicu terroryści. Coś takiego. To bardzo ładne. Dużo to wyraża. No i głęboka myśl. Tak, historyczna również. No i prawda. A więc słuchamy. Dziękuję ślicznie, ojcze. Ale to ja naprawdę chciałem serdecznie podziękować tu ojcu dyrektorowi Radio Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. To jest przyszłość. To jest naprawdę przyszłość. Za to, że kształcicie młodzież i to w takich kierunkach, które są niezwykle potrzebne. No i tutaj bym powiedział jedno, nie dajmy się, kochani, stygmatyzować. Szukajcie naprawdę dobrych szkół. My robimy to z wszystkich sił i naprawdę najlepszymi siłami, prawda? Ja. Najlepszym jest to możliwość, no... Ojcze, szkoła jest sławna, prawdę powiedziawszy, tam gdzie ja jestem, ona naprawdę jest sławna i mogę powiedzieć, że jest sławna na całym świecie. Kształcicie specjalistów w tych dziedzinach, które są niezwykle potrzebne w Polsce. A więc no, żeby to wszyscy rozumieli. Robić prawidłowy przekaz medialny, przecież to jest, tu się kształci kadrę bardzo dobrą. Jak posługiwać się prawdą, no to jest przecież dobra szkoła. Także ja za to serdecznie dziękuję, ale również ojcze, no za to ojciec ma też mnóstwo wrogów. A gdzie ja tam tego wcale nie czuję? Czuję bardzo wielu życzliwych ludzi, naprawdę, panie ministrze. Bardzo dużo życzliwych. Ja też. Bardzo dużo życzliwych. Ale panie ministrze, możemy powiedzieć, że będzie 9 września. Proszę Państwa, września, bardzo dobra konferencja. 9 września organizujemy wspólnie tutaj z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, z Polskimi Lasami Państwowymi, z Polskim Związkiem Łowieckim, Ministerstwo Środowiska oczywiście, to jest fundacja chyba Lux Veritatis, także i organizujemy taką konferencję niezwykle ważną na temat, jaki temat wyławczy, zdrowa żywność. Żywność darem dla życia i zdrowia w świetle GMO. I GMO, jak tutaj, proszę Państwa. Tak. Serdecznie zapraszamy. Państwa w Warszawie. W Warszawie, w Pałacu Kultury, kiedyś imienia Józefa Stalina. Tak. Jeszcze muszę powiedzieć, że tam napis Józefa Stalina jest. Ja go tam widziałem. Ale rzeczywiście będzie połączone to również i z prezentacją wyrobów pochodzących z Polski. Ale tam w tej chacie, tam, na zewnątrz, na tych targach? Na tych targach. Tam bo tam będą targi, to jest otwarcie targów. Tak, będzie zdrowa żywność, czyli dobra żywność pochodząca będzie z Polski. Będzie degustacja też? Tak, będzie degustacja z polskich lasów, polskich pól. Musimy pamiętać, proszę ojca, że żywność no to jest podstawowe odnawialne źródło. I zapraszamy, proszę Państwa. Nie wiem, jak się tam dostać na to. Nie, to jest otwarte, ale już są miejsca chyba. Ja myślę, że już w tej chwili, bo to było już dosyć nienagłaśniane tak mocno, ale rzeczywiście informacja poszła i z tego co wiem, chyba w tej chwili miejsc już prawie, że nie ma. Ale myślę, że jeszcze... Tam jest ile? 500-600 miejsc? To jest na 500 miejsc jest sala. Na bo 500 pan, miejsc pan jest... minister chciał, żeby to było w sali kongresowej, ale ona jest jeszcze w remoncie. Ona jest jeszcze w remoncie, bo chcieliśmy zrobić rzeczywiście na 3500. W ogóle mieliśmy zamiar zrobić to tutaj w Toruniu, ojcze, powtórzyć to nasze spotkanie z 13 maja. No to było piękne spotkanie. Zginęła i byłoby prawdopodobnie takie duże zainteresowanie, bo zainteresowanie żywnością jest bardzo duże. Proszę Państwa, bardzo ważna sprawa, zdrowa żywność. Zdrowa żywność. Darem dla życia i zdrowia. Tak. Ojcze, prawda? Proszę Państwa, tak. No jak ja tylko słyszę, że właśnie ile to? 1000 ton? 15 tysięcy no ton chyba? Mówię, to jest powiedzmy jak w pewnym momencie, ja bym powiedział, w pewnym sensie tragedia. Przecież polskie lasy produkują, czyli też się pozyskuje. Produkują czy hoduje się? Tak, no to się hoduje, bo to się, rzeczywiście to jest najbardziej, ja bym powiedział, taka humanitarna hodowla zwierząt, czyli w naturalnych warunkach, czyli hoduje polskie łowiectwo, hoduje wspólnie z lasami państwowymi, ale ponad... pozyskuje, prawda, pozyskuje około 15 tysięcy ton super dobrego
mięsa, super drogie surowce. Prawda? Tyle produkują te polskie krajobrazy polnoleśne. I to proszę sobie wyobrazić, że poprzez opanowanie skupu, poprzez kapitał obcy, za grosze, bo o ile w tej chwili żywiec kosztuje około żywiec wieprzowy, około 6 zł żywy, to patroszony dzik potrafią nam płacić 50 groszy za kilogram. Prawda? 50 groszy za kilogram, ale taka najwyższa cena to jest około 4 zł i to wszystko idzie nieprzetworzone poza granicę na zachód i wraca w małym procencie przetworzone, ale za sumy proszę pójść do sklepów tam, gdzie jest importowana żywność, zobaczycie ile kosztuje cąber na przykład sarny. Panie ministrze, bo Polacy sprzedawali, bo była taka polityka pijaka. Wszystko wysprzedać. To prawda. To jest polityka pijaka. W domu pijak, jak chcesz, jak jest w domu, jak pijak, to wszystko sprzedaje. Na wódkę, jak już nie ma co, to wszystko. I teraz prawda? Tutaj... I to była taka polityka, wszystko wysprzedać, a inni brali to. Brali to i proszę bardzo. I nawet z tym, a dlaczego nie mogą ludzie na wioskach sobie tego zrobić? Dlaczego i godnie mieszkać? Dlaczego? Wszystko razem zresztą. Ten zamknięty obieg zamknięty. Upolowali, czy wyhodowali, czy coś, czy, prawda, przetworzyć sami, sprzedać, mieć dla siebie. Z wartością dodaną, czyli z tym, tak, co jest, tak. Co jest niezwykle. A tych ludzi z wioski wypędzić na powiedziałbym, płucy butów, za przeproszeniem, w cudzysłowie mówię, przenośni Europy, czy świata, tak, niech jadą, tam na poniewierkę, niech się rodzina podzieli, niech tego, to wszystko razem. To jest taki diabelski zamysł, to jest taka operacja zrobiona, to jest opracowane nie z tej ziemi, ale to jest przeciwko narodowi, to jest przeciwko rodzinie. Przebiegłe ojce, nie chodzi o... Przeciwko również i Kościołowi katolickiemu, naszej wierze. Wyzbyć wszystko. Nawet na tych sprawach widać, prawda? Ten obieg zamknięty, wioska. A wioska to jest siła, bo to jest siła, to jest kultura, to jest tradycja, to jest rodzina, to jest wiara, wszystko. To była siła. A co? Najpierw tą wioskę sponiewierać, powiedzieć, że to jest coś złego, mówić ludziom, a później najlepiej niech uciekają. A w Polsce to jest polskim wstyd być Polakiem. Tak, do tego doprowadzić, a proszę bardzo, ktoś tu na tym biznes robi. Na tym, że myśmy, naszej słabości, powiedział delikatnie. Ojcze, święte słowa, utrzymać godność człowieka w terenach wiejskich. Tak, żeby ten człowiek pomóc wiosce. Proszę zobaczyć, wioski się wyludniają, zupełnie, przeraźliwie. Ale nawet to, co pan mówi, tak samo są różne rzeczy. Tak samo to, co hodują na polach, w sadach i tak dalej. Tu przerobić, prawda? A nie sprzedawać jak najtaniej, manipulować tymi ludźmi i doprowadzić do tego. Ja pamiętam, ksiądz biskup Edward Frankowski chciał taką szkołę agrobiznesu założyć w Stalowej Woli, czy w Sandomierzu, już nie pamiętam, już pieniądze mu obiecali katolicy z Belgii. I panie ministrze, chodziło tylko o jeden podpis. Powiem tyle. Człowieka w kościele. Tyle powiem. I mu nie podpisali. Ktoś namówił. Jakiś przyszli jacyś dobroczyńcy, w cudzysłowie, żeby nie podpisali. I nie zostało zrobione. A on chciał dla tych ludzi, żeby oni zostali u siebie, przygotować ludzi, żeby to robili. Proszę. To jest najważniejsze, żeby utrzymać człowieka na jego ziemi w tych terenach wiejskich. To jest niezwykle ważna sprawa. Tak. Niech ten człowiek godnie żyje, niech dobrze produkuje, niech dobrze zarabia. Prawda? I są ku temu pełne szanse, 100% szanse. Dzisiaj przy kościele mówiłem panu ministrowi, przy naszym sanktuarium zobaczyłem małżeństwo z dwojgiem dzieci. I pytają się, pani, czy ojciec mnie poznaje? Poznaje nas, ale nie, bo pani jest w ciemne okulary, ale nie widzę. Zdjęła ciemne okulary. Mówię, tak. W zeszłym roku widzieliśmy się przy radiu. Mówili mi, gdzie są, w Anglii i tak dalej. Bardzo sympatyczni ludzie. Mówią, 2 dni temu wróciliśmy do Polski.
I to jest nasza przyszłość. I właśnie to jest, powroty. To jest naszą kulturę zachować, naszą tradycję, naszą rodzinę, naszą ziemię, nasze lasy, wszystko. I tu mamy zdrową ziemię jeszcze. No, prawda? Jest, jeszcze zdrową ziemię. Europa nie ma tego. Wielki skarb, proszę ojca. I my nie dajemy sobie wmawiać, dlatego jak pana te Timmermansy, niech się Timmermansy zajmą swoim Holandią, swoim Niemcami, żeby nie było, niech robią wszystko, żeby nie było tych zamachów, a będzie ich coraz więcej. Niemcy za dwa, trzy pokolenia słyszeliśmy dzisiaj w aktualnościach, ksiądz profesor Oko, to nam przedstawił, będzie ponad połowa będzie muzułmanów. No. I to idzie bardzo szybko. Tak, niech się zajmą tym, a Polsce niech nie przeszkadzają. Panie ministrze, aleluja, my się za pana modlimy. Dziękuję ślicznie. To za, ojcze, to jest za was wszystkich, Bóg załatwia serdecznie. Trochę siły jest mi, rzeczywiście to mi pomaga. Tak. Jak można, może zacznę od tego, powiedzmy, troszeczkę historii, a mianowicie to ojciec wspomniał o Puszczy Białowieskiej. No ja pamiętam, jestem akurat już tym człowiekiem, który ma swoje lata. No. Jestem po raz piąty pełnym ministrem, proszę ojca, czyli to jest swego rodzaju rekord świata. Był pięć razy mam pełne powołanie na ministra środowiska, kiedyś jeszcze poprzednio ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, ale i drugi rekord mam, proszę ojca, a mianowicie jakby byłem pięć razy powołany, to znaczy, że cztery razy byłem wyrzucony. To pod tym względem mam też. Z ministra? Tak, tak, oczywiście. Pięć razy. Ja byłem powołany pięć razy, cztery razy, w związku z tym byłem odwołany ze stanowiska. Wiem, że za Buzka. Byłem za Buzka raz, prawda? I wyrzucony. No i później zostałem pełnomocnikiem rządu do spraw konwencji klimatycznej i prezydentem piątej konferencji stron w Bonn, prawda? To... I wtedy usunęli pana. Usunęli mnie przedtem, ale się okazało, że zrobili gafę, to była niesamowita i wielka gafa, więc później poszukiwano różnych metod, żeby naprawić, bo już byłem nominowany na stanowisko prezydenta konwencji klimatycznej i wtedy taką protezę zrobiono troszeczkę proceduralną i powołano mnie na sekretarza stanu przy panu premierze Jerzym Buzku i zostałem pełnomocnikiem rządu do spraw konwencji klimatycznej. I tą funkcję pełniłem przez rok, jak przestałem być prezydentem, no oczywiście mnie wtedy odwołano jako persona non grata w sprawach, powiedzmy, no i wtedy AWS-UW w tym rządzie koalicyjnym, bo im tam UW ustąpiło. Ale wtedy po raz pierwszy, ojcze, był zamach na lasy. Ja pamiętam, że przygotowywaliśmy program, ja zostałem ministrem z tego powodu, że byłem szefem grupy programowej do spraw środowiska człowieka i wtedy między innymi jednym z założeń było, że polskie lasy państwowe mają być polskie i państwowe, prawda? Ze względu na bezpieczeństwo ekologiczne, taki docelowy punkt miał być, że 1/3 terytorium kraju ma być pokryte lasami, nastawione nie na zysk, tylko na funkcje środowiskowe, co nie dowód, że nie mogły się samofinansować, prawda? Bo to był jakby taki model. No i wtedy w pewnym momencie padł na jednej z rad ministrów taki pomysł, żeby z lasów państwowych zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. I wtedy to był pomysł pana premiera. No, wtedy jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, przecinek prywatyzacji totalnej. Ja do tej pory nie pamiętam, żeby jaka jednoosobowa spółka Skarbu Państwa przeżyła. Oczywiście wszystkie zostały sprywatyzowane. No i wtedy ruchem, powiedzmy, obronnym, żeśmy zablokowali coś takiego. To ogromne zasługi miał w tym czasie również ówczesny dyrektor generalny Lasów Państwowych, pan dr Konrad Tomaszewski. Pamiętam jego taką rejtanowską przemowę na Radzie Ministrów. On się też nacierpiał. On się też nacierpiał. Też poniewierali. 10 lat go poniewierano, proszę ojca. Prokurator za nim chodził, sznurówki mu też wyjęto pewnego dnia, prawda? Ten człowiek przeżył ogromne, powiedzmy, ogromny stres za to, że naprawdę bronił polskich lasów państwowych. I wtedy pamiętam, była taka sytuacja, mogę tu przypomnieć, a mianowicie tak zwana afera Matam Blewo, kiedy zamieniono 3 hektary gleb ornych jako deputaty, to były leśne, na 78 hektarów lasu.
i to przekazano samorządowi. Samorząd dał 78 hektarów lasu. Ale las dał 3 hektary. Las dał 3 hektary. Ale jego posądzili, dlatego że samorząd zmienił kategorię użytkowania gruntów na działki budowlane, prawda? I w związku z tym zaczęli tam budować się różne gruntów. Ale to nie on zmieniał. Nie on zmieniał, prawda? Niemniej 10 lat miał dochodzenia. Ja to, o ile pan dyrektor Tomaszewski mnie słucha, to jest wyrazy pełnego uznania, a równocześnie no współczucia. 78 hektarów za 3 hektary gruntów ornych. Czyli lasy dały 3 hektary, tak. A otrzymały 78 hektarów, prawda? I to było dochodzenia, prawda, szarpania. No prawie z dobrej woli. Ale o co tu chodziło? Wtedy, proszę ojca, ja pamiętam, o co chodziło. Chodziło o to, żeby sprywatyzować lasy polskie, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, i wtedy również był wielki taki akcja o to, żeby z całej Puszczy Białowieskiej zrobić park narodowy. Czyli chciano pokazać opinii publicznej, że Polska nareszcie chroni zasoby przyrodnicze i powołuje nareszcie park narodowy wielki, powiedzmy tam, który ma 60 parę tysięcy hektarów, ale w tym czasie, proszę ojca, no, sprzedać 8,5 miliona hektarów lasów, prawda? I ten huk był robiony medialny we wszystkich stolicach europejskich i nie tylko europejskich, światowych. Ja dostawałem różne, powiedzmy tam, telefony, że nie chronię puszczy, że nie chronię, prawda, nie chcę, prawda? W tym czasie chciano rzeczywiście zająć się lasami. Drugie podejście pod lasy to był już okres wtedy, kiedy Platforma Obywatelska wzięła władzę z Polskim Stronnictwem Ludowym i wtedy była próba włączenia lasów do sektora finansów publicznych, prawda? Czyli żeby lasy zaczęły finansować budżet bezpośrednio i wtedy tu chciałem serdecznie podziękować, zresztą tutaj podpisuję listę, żeśmy zebrali ponad 3 miliony podpisów w obronie polskich lasów. Udało się te lasy obronić. Na te lasy później w ostatnim momencie jeszcze Platforma Obywatelska nałożyła haracz, prawda? Prawda, to byliśmy przeciwko temu. Miliardy, prawda? Póki co lasy mamy państwowe, ale mówię, ale Puszcza Białowieska ciągle jest w tle. Puszcza Białowieska stała się pewnym symbolem tego nurtu lewicowo-liberalnego, który chce za wszelką cenę sprywatyzować lasy, ale równocześnie to chce znaczy ukraść. No, powiedzmy sobie, w ten sposób można również jest, powiedzieć, tak, ale również z drugiej strony chcę pokazać, ale nareszcie Polacy do tej pory nie chronią tych swoich zasobów przyrodniczych, prawda? Ci leśnicy wycinają te lasy, ale my w końcu doprowadziliśmy do tego, że puszcza jest chroniona, prawda? Że puszcza będzie chroniona. No i to jest w końcu ten ruch lewacko-liberalny i w gruncie rzeczy ta Puszcza Białowieska stała się jakby w pewnym sensie okrętem flagowym lewactwa światowego, prawda? Który za wszelką cenę chce doprowadzić z jednej strony do sprzedaży polskich lasów i polskiej ziemi, prawda, z drugiej strony powiedział, nareszcie Polacy chronią środowisko, przyrodę, prawda, jak to wygląda, to o tym będę mówił również i na rozprawie 11 września w Luksemburgu, gdzie zostałem podany przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości przez, no, Komisję Europejską, która twierdzi, że ja właśnie wycinam puszczę. Wycinam puszczę, prawda? Niech przyjadą i zobaczą. No ale nie chcą przyjechać, proszę ojca, to jest bardzo dziwne. Niech przyjadą i zobaczą, prawdę poznaje się u źródła. Jak rozmawiam z komisarzami, bo cały szereg tych komisarzy jest bardzo porządnych i rozmawiał ze mną w 4 oczy, to mówi, no przepraszam cię najmocniej, ale co ja mogę zrobić? Ja mam takich doradców. Doradcy mi mówią, że ty wycinasz puszczę, no więc ja muszę cię podać do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ja mówię, ale jakich ty doradców mi przysyłasz? No doradca, mówię, jest specjalista. Jeden jest socjolog, drugi jest tam jakiś filolog, prawda? Trzeci jakiś prawnik, prawda? Boją się pójść do puszczy, bo nie wiedzą, czy ich komary nie zjedzą i się pytają, jakie są wielkie korniki, czy wielkości zająca, czy może mniejsze, prawda? I tacy specjaliści przychodzą, piszą raporty, no a później tam ci urzędnicy muszą wykonywać pewne polecenia. Mówię, troszeczkę żartuję, troszeczkę przesadzam, ale rzeczywiście tak to mniej więcej wygląda. Także bronimy, proszę ojca, i puszczy, i polskich lasów państwowych, i polskiej ziemi. Polskie lasy państwowe muszą stymulować rozwój gospodarki. Tak, oczywiście. One są bardzo mocno powiązane z polską wsią. To są miejsca, gdzie się kreuje miejsca pracy w terenach wiejskich. Polskie lasy państwowe dają dużo miejsc pracy, mogą dawać 2 razy jeszcze więcej, ale trzeba je do tego przygotowywać i one są w gruncie do tego przygotowane. Wymaga to pewnych spraw legislacyjnych i być może dzisiaj tu podczas tej audycji na ten temat powiemy. A tu chciałem jeszcze raz ojcu podziękować, gdyby nie, to powiem szczerze ojcze, gdyby nie ośrodek toruński, to
najprawdopodobniej mógłbym sobie protestować i pisać na płotach kredą, prawda? To byłby jedyna możliwość kontaktu ze społeczeństwem. A tak jednak docieramy do społeczeństwa. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz tym 3 milionom Polaków, którzy złożyli te podpisy. Dostałem ponad 110 tysięcy listów, ojcze. Na te listy odpowiadam ciągle. Ludzie dostają te pisma, no bo skoro dostałem list, no to muszę odpowiedzieć, więc no, żeby 110 tysięcy listów napisać, to również i trzeba mieć naznaczki, więc to mniej więcej wydaje. Także ślicznie, ojcze, dziękuję. Dziękuję za wszystko, co ojciec robi tu również dla sprawy polskiej wsi, polskich lasów, ojciec, dla sprawy Polski. Dziękuję z Panem Bogiem. Panie ministrze, mam też przed sobą taką potężną książkę, skoro mówimy o zrównoważonym rozwoju. To tytuł tej książki, Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si. Taki też jest temat naszego spotkania. No to jest książka wydana w językach, a więc możliwość zapoznania się z nią także przez obcokrajowców, zapewne także ministrów środowiska innych państw, więc to jest też doskonała okazja do tego, żeby pokazać, jak Polska pod Ministerstwo Środowiska, pod pana kierownictwem także działa. Patronat honorowy pana prezydenta Andrzeja Dudy, a widzę w redakcji pan profesor oczywiście, ale także ksiądz kardynał Gerhard Müller, do niedawna prefekt Kongregacji Nauki Wiary, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, ojciec dr Zdzisław Klawka, pani Magdalena Bodzenta i znakomici recenzenci, pan profesor dr habilitowany Kazimierz Tobolski, ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Bortkiewicz. Są też listy intencyjne, bo jest to owoc wielu konferencji, które były organizowane w temacie, a szczególnie przy współudziale także Stolicy Apostolskiej. Tak, rzeczywiście. Tu trzeba troszeczkę cofnąć się historią, a mianowicie w roku 2015 ukazała się encyklika Ojca Świętego Franciszka Laudato Si, dotycząca spraw w ogóle, ja bym powiedział, no, naszej ziemi, naszego środowiska, naszej Matki Ziemi. I ta encyklika zaczęła być w różny sposób interpretowana, również przez środowiska lewackie, które zaczęły zarzucać Ojcu Świętemu, że Ojciec Święty jest w gruncie rzeczy wielkim krytykiem Polski, wielkim krytykiem polityki realizowanej w Polsce, a szczególnie pod tym względem, z punktu widzenia, powiedzmy, takich zasobów energetycznych jak węgiel kamienny, i to zaczęto to interpretować. A sprawa jest zupełnie inna. Ta encyklika dotyczy wielkiej, to jest wielka troska Ojca Świętego o stan środowiska przyrodniczego naszego globu, i to wyraża w całym tym wielkim dziele, i to dzieło się ukazało w czerwcu 2015 roku. Ale również chcę powiedzieć, że jest pewna geneza tego, a mianowicie genezą tego jest w ogóle zaniepokojenie świata stanem środowiska przyrodniczego. W 1992 roku na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro sformułowano albo określono główne zagrożenia świata. Te główne zagrożenia świata dotyczyły spraw związanych ze zmianami, tak zwanymi zmianami klimatycznymi wynikającymi ze wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Według tej teorii wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze powoduje wzrost średniej temperatury, a ta średnia temperatura powoduje niekorzystne zmiany w ogóle z punktu widzenia funkcjonowania układów przyrodniczych, z punktu widzenia, powiedzmy, topnienia lodowców, podnoszenia się poziomu wód, anomalii pogodowych i tak dalej, prawda? Więc w związku z tym pierwszy taki czynnik to jest jakby pierwsze niebezpieczeństwo, zmiany klimatyczne, którym trzeba przeciwdziałać za pomocą właśnie zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. A skąd ten dwutlenek węgla w atmosferze się bierze? No z tego powodu, że spalamy tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, rop
ropa naftowa, gaz, no każde spalanie węglowodorów daje oczywiście dwutlenek węgla, no i oczywiście i wodę. A więc wzrost koncentracji dwutlenku węgla powoduje według tej teorii niekorzystne zmiany klimatyczne. Więc pierwszy problem, zmiany klimatyczne. Drugi problem, niezwykle istotny, który był poruszany wtedy na szczycie Ziemi, to są sprawy no, z wodą, kłopoty z wodą. 1/3 populacji ludzkiej w tym czasie, tak było określane, cierpi na brak wody lub brak dobrej wody. Jest to związane również i z procesem pustynnienia. A więc drugi wielki problem, który no, zmusza ludzi do migracji, pustynnienie to również obniżenie produkcji żywności, a więc głód, wykluczenie, migrację, brak wody. No i trzecia, niezwykle wtedy istotna sprawa, to są były sprawy związane z zanikiem rodzimych gatunków roślin, zwierząt dziko występujących w no, tych układach przyrodniczych, a więc zanik bioróżnorodności. I te trzy wielkie problemy jakby stworzyły pierwszą rzecz, a mianowicie taką generalną definicję działań, które będą zmierzały do zażegnania tych problemów i stwierdzono, że takim działaniem powinien być zrównoważony rozwój. I ten zrównoważony rozwój określono jako wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i przestrzeganiem praw człowieka. No więc to oczywiście tego rodzaju definicja teoretycznie słuszna, ona oczywiście jest sloganem, o ile się nie przyjmie pewnych dwóch takich podstawowych założeń. Pierwsze założenie, że człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, a więc człowiek jest tym elementem, który musi dbać o ten zasób środowiskowy i racjonalnie użytkować zasoby przyrodnicze, a więc obowiązkiem człowieka jest użytkowanie zasobów przyrodniczych, czyli ten zrównoważony rozwój, prawda, to jest takie działanie, które będzie zapewniało tą no, dobre, godne życie człowieka na planecie. No i drugie założenie, które no jakby wykluczało możliwość, to jakby wykluczało tą sloganową definicję zrównoważonego rozwoju, to że działalność gospodarcza człowieka nie musi pogarszać stanu środowiska przyrodniczego, wręcz odwrotnie. Za pomocą działalności gospodarczej można poprawiać stan środowiska przyrodniczego. A więc, gdy się popatrzy na te dwa takie założenia, to można jakby zdefiniować coś takiego, że człowiek nie tylko ma prawo, ale i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze i powalczyć zmiany, skoro no, mrówka ma prawo, powiedzmy, budować kopce, no to człowiek też ma prawo budować domy, budować miasta, drogi dojazdowe, tylko musi to robić w ten sposób, żeby te zasoby środowiskowe były w dobrym stanie. Oczywiście te dwa założenia też będą swego rodzaju sloganem, o ile się nie przyjmie, no, pewnych wskaźników zrównoważonego rozwoju. I skoro człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, no to w takim razie no, musi on mieć tutaj no, korzyści z tego zrównoważonego rozwoju i w gruncie rzeczy godnie żyć. No więc nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, oczywiście, o ile będziemy mieli no, kryzys gospodarczy, a więc wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju na pewno są różnego rodzaju wskaźniki no, ekonomiczne, chociażby takim wskaźnikiem jest wzrost produktu krajowego brutto, czy też wzrost produktu narodowego brutto. Czyli mówiąc bardzo prosto, nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, ale nie będziemy mieli więcej pieniędzy w kieszeni, czyli nie będziemy się rozwijali gospodarczo. Ale to jest pierwszy wskaźnik, ale drugim wskaźnikiem nawiązującym do tego założenia, że człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, no to w takim razie człowiek musi mieć również wskaźniki tego zrównoważonego rozwoju. Takim na pewno wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest długość życia. Każdy z nas chce dłużej żyć, wzrost długości życia jest wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju przy jednym założeniu. Równocześnie przy takim założeniu, że będziemy mieli zdrową populację pod względem struktury wiekowej. Musi być przewaga młodych ludzi po to, żeby starsi ludzie mogli godnie dożywać swojego wieku, a ta zdrowa struktura klas wieku, czyli przewaga młodych ludzi, ja chcę żyć jak najwięcej, ale ktoś musi na mnie pracować, no nie może wynikać chociażby z eutanazji. Ja naprawdę chcę dłużej żyć, czyli wzrost długości życia przy zdrowej strukturze klas wieku, a więc przy odpowiedniej dzietności kobiet, przy istnieniu rodziny, żeby zapewnić stabilność populacji ludzkiej, no mniej więcej ta
jakby taka, no, dzietność kobiet musi być na poziomie 2,5, czyli jedno małżeństwo ma, no, 2,5 dziecka w przeliczeniu na, powiedzmy, to jedną podstawową jednostkę, jaką jest rodzina. A więc drugi wskaźnik zrównoważonego rozwoju. Oczywiście nie można mówić o zrównoważonym rozwoju przy pogarszaniu jakości wody i dostępu do tej wody. A więc mamy następny wskaźnik. Wraz z rozwojem gospodarczym, tam gdzie są braki wody, musimy poprawiać te braki, musimy naprawiać te braki wody, musimy zwiększyć dostępność tej dobrej wody dla człowieka. Gdyż to jest, no, podstawowy, no, produkt, który jest niezwykle potrzebny do życia. Bez wody nie ma życia. A trzeba pamiętać, że w tej chwili, w roku 1992 również, 1/3 populacji ludzkiej cierpiała na brak wody, ale był brak dobrej wody. Następnym problemem to są sprawy związane z jakością powietrza. I wtedy też ustalono, że wraz z rozwojem gospodarczym, albo inaczej, nie można mówić o zrównoważonym rozwoju przy pogarszającym się stanie jakości powietrza, a trzeba pamiętać, że tak określono, że 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak dobrego powietrza i dotyczy to szczególnie dużych aglomeracji miejskich. No i ostatnim takim wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia tego globalnej definicji zrównoważonego rozwoju były sprawy związane z bioróżnorodnością. Nie można mówić o wzroście gospodarczym albo zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, o ile mamy lawinowy zanik dziko żyjących gatunków, roślin i zwierząt. A więc, bo jedynym wskaźnikiem dobrego stanu środowiska jest występowanie rodzimych gatunków roślin i zwierząt. To jest jedyny wskaźnik, który mówi nam o tym, czy stan środowiska przyrodniczego jest dobry. O ile mamy pełną gamę rodzimych gatunków występującej w tej strefie geograficznej, to znaczy, że racjonalnie użytkujemy zasoby przyrodnicze. A więc te założenia takie i ten wielki taki, no, szczyt ziemi w 1992 roku zrobił to sformułowanie zrównoważonego rozwoju, wytyczył takie główne wskaźniki tego zrównoważonego rozwoju i stworzył podstawy prawne tego zrównoważonego rozwoju. Jeżeli chodzi o sprawy związane z jakością powietrza, to wtedy powstała konwencja klimatyczna ONZ-u z aktem tym wykonawczym, który został później stworzony, z protokołem z Kioto. Jeżeli chodzi o sprawy związane z wodą, to jest konwencja ONZ-u o upustynnieniu, czyli walczenie z pustynnieniem, zahamowanie procesu pustynnienia, również konwencja ONZ-u. I trzecia taka podstawa prawna to jest konwencja o ochronie bioróżnorodności, mówię tu bardzo w takim skrótowo, która jak gdyby wytyczała albo zobowiązywała cały świat do tego, żeby tak działać, żeby zahamować proces zamierania i wymierania gatunków w skali zarówno lokalnej, jak i w skali globalnej. No i co się okazało? Jest rok 2015 i wtedy ukazuje się encyklika Ojca Świętego Laudato Si, który mówi, że minęło już 23 lata 1992 roku, a problemy pozostały takie same, a wręcz jeszcze bardziej się nasiliły. A więc mimo tego, że mamy definicję, że mamy organizację narodową, że mamy podstawy prawne, globalnie, bo delikatnie klęsnął. I Ojciec Święty w encyklice Laudato mówi, że trzeba dokonać następnego porozumienia, porozumienia na szczeblu światowym, po to, żeby właśnie zahamować te negatywne skutki również naszej działalności gospodarczej w przeszłości. I co on w tej Laudato Si mówi, że mimo, że mamy konwencję klimatyczną, żeśmy wprowadzili ją w życie, to następuje ciągle wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. I rzeczywiście jest to prawda. Równocześnie jest to skorelowane ze wzrostem średniej temperatury, a więc klimat się jak gdyby zmienia, prawda, no i jest to skorelowane z wzrostem koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Nadal występują problemy z jakością powietrza i ten problem jest niezwykle istotny i wzrasta. Nadal 1/3 populacji ludzkiej, a może nawet więcej, w tej chwili cierpi na brak dobrego powietrza, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich. Problemy z wodą. Szanowni Państwo, 1/3 populacji ludzkiej na świecie cierpi na brak wody albo brak dobrej wody.
To jest problem niezwykle istotny. Woda jest kluczowym czynnikiem dla rozwoju w ogóle bytności człowieka. A jest to skorelowane, jest to nieskorelowane, powiązane z takimi problemami jak wylesianie, i to w dużej skali na terenie globu, jak degradacja lasów i degradacja gleb. I tu mogę powiedzieć, że wylesianie, degradacja lasów i degradacja gleb to jest nic innego jak ubywanie węgla organicznego w glebach leśnych i rolnych. A ubywanie węgla organicznego to jest zmniejszanie roli tej gleb pod względem możliwości produkcji żywności. Ogromny jest to wpływ na zmiany w bioróżnorodności, jak również ogromny wpływ na rolę, jaką te gleby i lasy pełnią w zakresie gospodarki również i wodnej. I to jest powiązane oczywiście z zanikiem bioróżnorodności. O ile mamy wycięte lasy albo zdegradowane lasy, to oczywiście cały szereg gatunków stamtąd również się ubywa. A gdy się popatrzy na mapę świata, to również te negatywne zmiany, takie jak pogarszenie jakości wody, zanik bioróżnorodności, wycięcie lasów, degradacja gleb, degradacja lasów, powiązane jest z wzrostem bezrobocia w terenach wiejskich, obniżeniem miejsc pracy w terenach wiejskich. To jest związane z głodem, migracjami, wykluczeniem w skali świata. Miliony osób zaczynają poszukiwać żywności na globie ziemskim i miliony osób zaczynają poszukiwać dobrej wody. A równocześnie, gdy się popatrzy na świat, który jest bardzo mocno zróżnicowany, na ten świat wysoko rozwinięty gospodarczy, patrz na przykład Europa, Unia Europejska, której jesteśmy członkami, a ten świat, który jest, no, powiedzmy, w tym układzie państw rozwijających, patrzmy na przykład kraje afrykańskie, kraje pustynne, prawda, część krajów azjatyckich, część państw Ameryki Południowej, czy też Ameryki Środkowej, no to co obserwujemy? Z jednej strony w tych państwach wysoko rozwiniętych nadmiar produkcji żywności, odpady żywności stają się głównym problemem w gruncie rzeczy z punktu widzenia utylizacji odpadów, wzrost biurokracji, konsumpcjonizm, a z drugiej strony głód, migracje, wykluczenie. I Ojciec Święty mówi, trzeba dokonać nowego porozumienia. Porozumienia, które będzie włączało wszystkie państwa świata do tego, żeby działać w kierunku zrównoważonego rozwoju. A więc potrzebna jest taka reakcja w skali globalnej. I te słowa Ojciec Święty zawarł w encyklice Laudato Si, która zaczęła być interpretowana oczywiście przez różne gremia, szczególnie te gremia lewackie, jako, powiedzmy, walka z między innymi z pewnym dziedzinami działalności gospodarczej. Szanowni Państwo, i tu chciałem serdecznie podziękować, dlatego że Laudato Si znalazło taką dużą dozę zrozumienia w tekście przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, przez Ośrodek Toruński i wspólnie z ministerstwem, jeszcze wtedy nie z ministerstwem, tylko z członkami klubu parlamentarnego w polskim parlamencie, bo wtedy rządy sprawowała Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Już 16 lipca została zorganizowana przez taki parlamentarny zespół do spraw zrównoważonego rozwoju Polski, wspólnie właśnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, pierwsza konferencja odnośnie zrównoważonego rozwoju w sensie encykliki, w świetle encykliki Ojca Świętego Laudato Si. Ta konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Drugi raz została zorganizowana w Sejmie, jakoś taka troszeczkę implementacyjna pod kątem polityki 20 października 2015 roku. Te wnioski zostały skonkretyzowane, zostały również opublikowane w 24 językach świata.